Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Upłynąłem ci kolejnym kanale z gry Farming Simulator 22. No i dzisiaj akurat będę robił sobie odcinek na kierownicy. A to dlatego, że dzisiaj będę chciał się pobawić troszeczkę w rozrzucanie gnojowicy na polu 41-42. Dlatego myślę, że już bez zbędnego przedłużania wsiadam sobie w Massey Fergusona. No i teraz tak. Tutaj jest wszystko biegi automatyczne, więc git. Ogółem naszym zadaniem będzie wziąć sobie tutaj, podczepić to i zaraz sobie naładować rozrzutnik Manitu i wtedy już sobie na spokojnie będziemy bawili ogółem. No niestety nie zrobiłem do końca pola. Czekajcie, to jest... nie zasiałem do końca pola, chyba że... Muszę zobaczyć, podejść zobaczyć. No nie, okej. Tutaj mi troszkę zostało taki mały kawałeczek. Myślę, że już to zrobię na spokojnie do kolejnego odcinka. I wtedy trzeba będzie opryskać całe sobie tutaj te pole. No i później, jak już to wszystko opryskamy, no to oczywiście trzeba będzie sobie jeszcze... Jak to się nazywa? Trzeba będzie jeszcze sobie to najlepiej nawieźć. I jak już nawieziemy, no to wtedy myślę, że... To już nam powinno w 100% wystarczyć. Dobra, ja teraz tutaj muszę sobie ustawić odpowiednią łyżkę. Nie pamiętam, ile dokładnie jest tutaj tego obornika. Mam nadzieję, że starczy chociaż na 3/4 pola. Bo jednak obornik, jeżeli chodzi o nawożenie, jest naprawdę drogi. Więc fajnie tutaj samemu troszkę porozrzucać. Zwłaszcza, że to jest naprawdę fajna akcja. Dobra, czekajcie, bo trochę rzuca trochę tą manitką. Nie ma co się dziwić, bo tutaj łyżka ma 5000 litrów. Dobra, podejdźmy sobie jeszcze coś takiego. Teraz wysypiemy, tak żeby mieć 100% w pojemności rozrzutnika. Teraz to musimy opuścić. A ogółem chciałem sobie teraz pograć na klawiaturze, a nie na... jak to się nazywa, na kierownicy, bo troszeczkę byłoby ciężko ciągle tak troszeczkę kierownicą kierować, tutaj cały czas myszką też sterować. Mogłoby troszeczkę być problematyczne. Dobra, pojedźmy sobie coś takiego do lewej troszeczkę bardziej. Ok, Ctrl-W. No i co, chyba sobie uruchamiamy... Oho, czekajcie, tylko muszę sobie delikatnie jeszcze wycofać. Rozłóżmy sobie sprzęcior. Tu się wszystko ładnie cofło. I oczywiście włączamy sobie sprzęt i lecimy, rozrzucamy. Mam nadzieję, że naprawdę starczy nam ten obornik na jak najdłużej. No i co, tutaj zrobimy sobie kółko wokół tego całego pola. Coś czuję, że braknie na pewno tego obornika. No jak już w tym momencie zeszło z 15%, zaraz będzie, a my dopiero jesteśmy przy końcu. No to nie ma co mówić, naprawdę może być za niedługo problem z tym, więc tutaj sobie pociśniemy. Dobra, coś takiego, czy tak jest git? Tak jest git, łapie w 100%, więc jest fajnie. No i co? I powiem wam, że no jestem naprawdę ciekawy, ile tego obornika pójdzie, w sensie... No pójdzie na pewno 100% tego, co mam, ale ile jeszcze pójdzie tam dodatkowo, żeby zapłacić, żeby to wszystko ładnie poszło. Ogółem też będę musiał zwieść sobie tamte ziarna z tamtego pola, bo skoro pracownik sobie tam sobie radził, no to też ziaren tak dużo nie poszło, ale myślę, że teraz jak samemu troszkę pocisnę, no to wtedy jak najbardziej powinno sobie to fajnie poradzić. No i powiem wam, że w tym momencie mamy 56% obornika, a myślałem, że troszeczkę będzie mniej, w sensie będzie szybciej schodziło. Szybciej będzie to schodziło, a jednak się zaskoczyłem pozytywnie, bo prawdopodobnie zrobimy sobie tutaj do końca i nawet ten sypelek będziemy mogli sobie zrobić i wtedy sobie pojedziemy załadować na nowo ten rozrzutnik. No i jestem ciekawy, jak to będzie wtedy wyglądało. Tutaj jeszcze, jak możecie zobaczyć, tutaj delikatnie jest po mulczowaniu ta trawa niewyrośnięta. Ale to myślę, że na spokojnie sobie zrobimy już. W sensie ona sama sobie odrośnie z czasem. Dobra, tutaj już dojeżdżamy do końca. Tutaj też kukurydza prawie że wyrośnięta. Tutaj trzeba uważać, bo tu jednak drzewo jest. Kukurydza już prawie wyrośnięta. Za niedługo będziemy sobie już ją
kosili, tylko że na razie trzeba, tak jak mówię, trzeba na razie się wziąć, zająć siewami. Jak już obsiejemy sobie wszystko, to wtedy w 100% będziemy mogli sobie przewinąć ten czas i sobie to skosić, bo już w kolejnym miesiącu będzie gotowa tutaj do koszenia. Dobra. Tędy musimy na razie teraz przejść. Tam będziemy musieli sobie to rozrzucić jeszcze. Więc na spokojnie i jeszcze na chwileczkę chyba nam pójdzie w tamtą stronę troszkę tego obornika, więc naprawdę fajnie. Dobra, coś takiego. Dobra. Okej. Dobra, i teraz lecimy sobie w tą stronę. Coś w tym stylu. Dobra, jest git i jeszcze musimy sobie ten miejsce malutkie wypełnić też, najlepiej obornikiem. I myślę, że nawet nie będę tutaj nic chyba uruchamiał. Chyba że, czekajcie, no jest teraz wycofać w te jedno miejsce, to troszeczkę będzie problematyczne. Chociaż na kierow... znaczy na tym, na klawiaturze powinno być prościej, dobra. Alt W, Ctrl W. Włączmy sobie sprzęcior i teraz pociśnijmy sobie troszeczkę jeszcze w tą stronę. No i po prostu nie włączymy sobie tego GPS-a i będziemy jeździć od tamtej strony, od tamtej góry do tamtej góry. Więc naprawdę myślę, że bardzo, bardzo fajny pomysł, bo tak te właśnie pole jest tak wzdłuż zrobione bardziej, co powinno powodować, że troszeczkę będzie to lepiej szło niż tutaj jeździć w tamtą stronę i z powrotem. Bo wtedy będzie musiało tutaj sobie więcej nawracania być. Dobra, lecimy sobie tutaj. Myślę, że możemy sobie to naładować już tutaj manitką na spokojnie. Dobra, coś takiego. Odpalamy manitu. Teraz ja bym sobie troszeczkę dołożył tego obornika, żeby na trzy razy nie sięgać. Dobra, coś takiego. Coś takiego. Ogólnie też trzeba będzie zrobić sobie więcej rozrzutników, bo jednak jak ten jeden rozrzutnik rozrzucić, to troszeczkę może być problematyczne. Dobra, coś takiego. Okej. Tutaj w sumie, a zapomniałem złożyć sobie ten rozrzutnik, ale powiedzmy, że nic raczej nie powinno tam wypaść tamtędy. Przynajmniej mam taką nadzieję. Okej, coś takiego. I jeszcze sobie troszeczkę dopchamy. 5000 litrów jest zarąbiście. I tutaj coś takiego. Powiem wam, że naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne tutaj miejsce na obornik tutaj z tego moda fajnego. Bardzo fajnie się tutaj prezentuje. I jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Dobra. Coś takiego. Enter, żeby włączyć sprzęt. Dobra, i lecimy sobie. 9000 litrów obornika. Powiem wam, że myślałem, że to ma 8000 litrów obornika, więc jestem pozytywnie zaskoczony. Oczywiście tutaj ten Massey Ferguson musi mieć zawsze problemy z tymi biegami, ale to widzę, że już zanim się ogarnie, troszkę minie, ale jak już się ogarnie, to daje sobie radę. Dobra, zróbmy coś takiego. I lecimy sobie oczywiście wzdłuż tego. Ogólnie już jest 9 minut odcinka, więc dosyć sporo. I myślę, że za chwileczkę będzie już koniec odcinka. Ale chciałbym troszeczkę dobić jeszcze tych minut, żebyście mieli sobie co oglądać. Czy fajne jest miejsce na miniaturkę? Myślę, że fajne miejsce na miniaturkę, więc sobie mogę strzelić. Ogółem. Nie wiem, czy mówiłem to w poprzednim odcinku, chyba mówiłem. Tak, mówiłem, bo tutaj mówiłem wtedy z tym porannym światem, ale teraz jest tutaj już pełen dzień, więc też to będzie troszkę inaczej wyglądało. Jest już 8 godzina w grze, więc naprawdę fajnie. I powiem wam, że no, jak patrzyłem sobie na komputerze, no to no, spora różnica jest na pewno jakościowo, jeżeli chodzi o filmy. I myślę, że właśnie tak będę sobie nagrywał. Tam wielkość plików tak naprawdę nie jest aż taka duża, bo już nawet nie pamiętam, ile to ważyło, ale na pewno ponad 10 chyba gigabajtów odcinek. Musiałbym w tym momencie to sprawdzić, ale nie wiem, czy przypadkiem nie usuwałem już tamtego poprzedniego filmu z dysku, ale mogę się mylić.
Ale tak właśnie mi się wydaje, że coś koło właśnie tych 10 gigabajtów waży ten filmik. Przez to może troszkę dłużej się wrzucać, ale to powiem wam, że tak szczerze to godzinka dłużej wrzucania, chociaż no nawet nie, no godzinę to w ogóle się wrzuca taki cały odcinek. Chyba że jest naprawdę jakiś dobry moment, no to wtedy szybciej troszkę to się wrzuci. Ok, z tego co widzę, to przydałoby się zrobić tutaj z jeszcze jeden poprzecznik, więc myślę, że właśnie w tym momencie możemy sobie to zrobić, tylko że fajnie jakby troszkę to wycofał ten sprzęt. O, właśnie coś takiego. Ctrl W. Włączamy sobie sprzęcior i lecimy jeszcze sobie w tamtą stronę i chyba sobie załadujemy jeszcze jeden tutaj rozrzutnik i myślę, że wtedy będzie jak najbardziej fajnie. Chyba, że tu, no dobra, w tamtą stronę na razie nie chciałbym jechać od tej strony, bo tutaj jednak jest ten pole niezbyt proste, więc na razie póki co wezmę sobie i polecę sobie go naładować. Chociaż tutaj nawet dużo nie trzeba będzie tutaj naładować, bo dwie łyżki z tego co widzę, chyba że jedną sobie załaduję pełną. No w sumie nie wiem. Powiem wam, że nie mam pojęcia, jak to najlepiej w tym momencie zrobić. 34% to jest 3100 litrów tego obornika. No to jest prawie dojechanie do tamtej granicy. No dobra, możemy spróbować w sumie. Może się uda, zobaczymy. Dojechać do tamtej lewej granicy. Więc tu sobie jakoś wjedziemy. Coś takiego. Coś takiego. Dobra, i teraz możemy sobie pocisnąć. Ok, i myślę, że spróbujemy tam dojechać do końca. O, już myślałem, że się wyłączyło. A jak nie, no to będziemy sobie włączać, wyłączać. I to powinno sobie radzić. Czekajcie, bo ja tutaj widzę, że 16 na godzinę jedziemy. A ja mam jedno pytanie. Czy przypadkiem ten rozrzutnik nie jest jakoś rozwalony? On może jechać 16 km na godzinę, czyli okej, dobra. Czyli jest troszkę rozwalony. Prawdopodobnie też troszkę zbyt szybko spada tutaj ten obornik, a to ze względu na to, że jest też troszeczkę rozwalony. No ale dobra, już mniejsza w to. I powiem wam, że jestem zdziwiony, bo udało się dojechać. Więc ja jak najbardziej fajnie, na plus jestem zszokowany. I myślę, że możemy sobie już pojechać po jeszcze jeden rozrzutnik, który jest mi ta 13 minuta. No to nawet myślę, że nie ma co lecieć po kolejny rozrzutnik. Można już chyba zakończyć ten odcinek, bo wydaje mi się, że dłuższego odcinka na razie się nie opłaca co robić. Myślę, że w któryś tam dzień będę chciał sobie zrobić jakiś tam odcinek troszeczkę dłuższy. Tylko, że jak na razie no jest troszkę problem z czasem i też te odcinki codzienne mi nie wypadają, co troszeczkę też słabe jest, więc mi się wydaje, że ten dłuższy odcinek powinien troszeczkę być za każdym razem, ale po prostu za to, że jest mniej tych odcinków. Chociaż no, jeżeli jest taka możliwość, że mogę sobie nagrać, to oczywiście jak najbardziej chciałbym sobie coś takiego nagrać. Okej, okay, dobra, załóżmy sobie jeszcze jedną łychę i myślę, że to może być na tyle w dzisiejszym odcinku. Dobra, coś takiego. Tak jak możecie zobaczyć, już jest zmieniony tablica rejestracyjna w Manitou. Ło, ale ona się cała gibie, powiem wam. Jestem ciekawy, jak to wygląda z pierwszej kamery. Dobra, coś takiego. I myślę, że to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, do zobaczenia w kolejnych. No i siema.